Dzień dobry. Jestem już. Cześć, Diana. Witam wszystkich uczestników naszego dzisiejszego spotkania. Witajcie, wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Dzisiaj zaprosiłem na live'a, na naszym tutaj instagramowym profilu, panią doradczynię kredytową Dianę Majewską z firmy Majewscy Business Partners, z którymi to współpracujemy my oraz wy jako nasi klienci, którym to takie finansowanie właśnie w bankach pomagamy tutaj załatwić, a konkretnie to tutaj Diana pomaga załatwić. Także witam cię, Diana, bardzo serdecznie i Ja witam też wszystkich zgromadzonych tutaj gości na live'ie. Dzisiaj mamy temat, jak sfinansować budowę domu. Wiemy, jakie mamy czasy, no i po prostu wiemy też, jakie są ceny nieruchomości, więc to finansowanie kredytem po prostu coraz częściej się przebija. No i chciałem właśnie zorganizować takiego live'a, żeby na ten temat z wami porozmawiać i przekazać trochę wiedzy. A dzisiaj porozmawiamy między innymi o tym, ile kosztuje takie badanie zdolności kredytowej, kiedy na takie badanie zdolności kredytowej należy się zapisać i je wykonać. Przykładowe symulacje kredytowe zrobimy. No i porozmawiamy też, co z tym rządowym programem, czy on faktycznie jest już całkowicie skreślony, czy jest jakaś szansa na jego po prostu powodzenie. Więc Diana, może zacznę od takiego pierwszego pytania. To kiedy w ogóle potencjalny klient, który myśli o budowie domu, powinien się zgłosić do ciebie, do doradcy kredytowego, aby zacząć na ten temat w ogóle rozmawiać? Kiedy jest ten właściwy moment? Ja wiem, że są różne, że tak powiem, szkoły i różne zalecenia w tym temacie, natomiast ja uważam, że warto zgłosić się na badanie zdolności kredytowej w momencie, w którym w ogóle pojawia nam się w głowie pomysł, że chcemy wybudować dom. Tak, jeżeli w ogóle pojawi się u nas taka wizja, dlatego że bardzo często jest tak, że podczas tego badania zdolności kredytowej rozjaśnia nam się bardzo dużo kwestii i dostajemy informacje i odpowiedzi na wiele tematów, które gdzieś tam w głowie mamy. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej ten plan działania sobie ułożyć. Wiemy od czego zacząć, wiemy na co zwrócić uwagę, bo pamiętajmy, że taka konsultacja kredytowa to nie jest tylko zbadanie zdolności kredytowej. Tak, zdolności kredytowej to tak, jakby to jest bardzo ważna część takiej konsultacji, przynajmniej tej pierwszej, bo dzięki temu wiemy na co nas stać, wiemy jaki budżet musimy na to przeznaczyć, wiemy jakie miesięczne koszty nas czekają w związku z obsługą takiego kredytu, ale też wiemy na co zwrócić uwagę kupując działkę, jeżeli ona nie jest naszą własnością. Jeżeli mamy działkę, to dowiemy się, czy ona może być zabezpieczeniem naszego kredytu. I na przykład o tym, że będzie mogła stanowić wkład własny do banku. Wiemy, jakie dokumenty mamy przygotować, żeby złożyć wniosek kredytowy. Wiemy jak będzie po prostu wyglądał cały ten harmonogram działań. Dlatego uważam, że nawet jeżeli w naszej głowie pojawia się wizja, że w przyszłym roku będziemy chcieli dom wybudować, to dobrze jest nawet z takim rocznym wyprzedzeniem na taką konsultację się umówić, żeby zbadać zdolność kredytową, poznać swoje możliwości, ale też zapoznać się z tym procesem kredytowym, żeby przez ten rok nie popełnić błędów, które potem mogą nas po prostu dużo kosztować i opóźnić działania. I tutaj na przykład może być sytuacja, że mamy działkę, która jest naszą własnością albo własnością jednego z małżonków. I małżonkowie chcą o kredyt zawnioskować wspólnie. Na takiej konsultacji pewnie u mnie dowiedzieliby się, że drugi małżonek, jeżeli nie jest właścicielem tej działki, no to mimo tego, że będą mieli wspólny kredyt, to nie będzie miał jakby de facto praw do tej nieruchomości za życia tego pierwszego współmałżonka, tak? Więc na przykład wtedy małżonkowie czasami się decydują na to, żeby rozszerzyć wspólnotę majątkową o tą działkę. Albo może być sytuacja, że mamy działkę i ta działka na przykład jest
zbyt duża, bo banki nie chcą się zabezpieczać na działkach, które mają powyżej np. 3000 metrów. Więc jesteśmy w stanie wyprzedzić dzięki temu pewne działania, które pozwolą nam później tą transakcję sprawnie przeprowadzić. Okej. Okay. A powiedz mi, ile kosztuje takie badanie zdolności kredytowej? Takie badanie zdolności kredytowej jest całkowicie bezpłatne, czyli klient, który się do nas zgłasza, nie płaci nam za to nic, a otrzymuje, uważam, że ogrom fachowej wiedzy, za którą normalnie pewnie by zapłacił dość sporo, gdyby udał się do iluś ekspertów po drodze. Wynika to z tego, że nasze działania reguluje ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami. Ta ustawa weszła w 2017 roku. I to nie oznacza, że my pracujemy za darmo i że my jakby nie otrzymujemy swojego wynagrodzenia. My nasze wynagrodzenie otrzymujemy dopiero po sfinalizowaniu transakcji, czyli wtedy, kiedy klient realnie uruchomi po prostu swój kredyt, tak? Czyli kiedy doprowadzimy do nawiązania już takiej konkretnej relacji banku z klientem. Natomiast nie oznacza to, że ten klient przychodząc do nas ma gorszą ofertę, albo ta oferta jest droższa, albo ma ukryte jakiekolwiek koszty. Absolutnie tak nie jest. Klient, który przychodzi do nas, dostaje dokładnie taką samą ofertę, którą by dostał bezpośrednio idąc do banku. No właśnie, bo to było moje kolejne pytanie, bo tak sobie na chłopski rozum, że tak powiem, ktoś mógłby pomyśleć, że no skoro badanie zdolności kredytowej nie kosztuje, skoro takiemu niezależnemu doradcy, który nie pracuje w jednym konkretnym banku, tylko ma oferty wielu banków i to wszystko jest bezpłatne, no to gdzieś ten doradca z czegoś musi zarabiać i właśnie to było moje właśnie pytanie, na które odpowiedziałaś, czy ta oferta u Was w jakikolwiek sposób jest inna, aniżeli gdyby klient po prostu no, wszedł na pułapki do oddziału przykładowego jakiegoś losowego banku i tam by zawnioskował o kredyt. Czyli rozumiem, że po pierwsze badanie zdolności jest bezpłatne, a po drugie oferta końcowa i umowa końcowa, którą klient podpisuje w banku, gdzie wy załatwialiście cały ten proces, jest dokładnie taka sama, jakby podpisał to u pani Krysi w okienku w PKO, w cudzysłowie oczywiście tak. Mówię. Tak, mało tego, uważam, że dzięki współpracy z nami, czy no jakimkolwiek ekspertem kredytowym, klient ma taki plus, że on przychodząc do eksperta ma w jednym miejscu oferty z wielu banków, prawda? I my jako ekspert jesteśmy obiektywni, czyli pokazujemy klientowi różnice, które są pomiędzy ofertami banków, wskazujemy je dokładnie. Dzięki temu klient jest w stanie stwierdzić, która oferta finalnie jest dla niego najbardziej korzystna. Jeżeli idziemy do banku, ja nie generalizuję, no bo jakby są też pewnie świetni doradcy w placówkach bankowych. Natomiast pamiętajmy, że ten ekspert, żeby nie wiem, jak był świetny, to on ma tylko ofertę swojego banku i jego zadaniem jest sprzedać po prostu tą ofertę. Więc jakby ustawodawca w swoim zamyśle miał taki pomysł, przynajmniej ja sobie tak to wyobrażam, że jeżeli bank chce w kanale brokerskim, czy w kanale no, pośredniczącym wprowadzić do sprzedaży produkt, jakim jest kredyt hipoteczny, bo kredyt hipoteczny jest bardzo takim specyficznym instrumentem bankowym, to musi zapewnić taką samą ofertę i w placówce, i bezpośrednio u brokera. Okay. To z iloma bankami współpracujecie? Czy to jest jakaś stała lista tych banków? Czy możesz wymienić przykładowe nazwy, z jakimi bankami współpracujecie? To są te wiodące, nazwijmy to, marki banków? Czy to są jakieś mniejsze banki spółdzielcze? Jak wygląda wasza oferta? To są wszystkie banki komercyjne, tak, które znamy jakby z rynku, wszystkie, czyli PKO S.A., PKO BP, mBank Santander, Millennium, Velo
ING, jakby wszystkie te banki, które na rynku znamy i widzimy, ale są to też i banki spółdzielcze, więc myślę, że tych banków plus minus jest około 15. Jest to też czasem uzależnione od tego, że w danym momencie na przykład banki mniej bardziej jakby chcą dystrybuować swoje produkty, szczególnie tutaj mówię o bankach spółdzielczych, więc czasem ta oferta jakby dodatkowo się pojawia, a Boś Bank też jakby współpracujemy z tym bankiem, więc klient przychodząc do nas dostaje tak naprawdę ofertę całego rynku. Tutaj padło w komentarzach bardzo ciekawe pytanie od pani Pauliny. Czy pracując na umowę za granicą jest sens myśleć o kredycie w Polsce na taki domek? Sporo jest takich zapytań osób. W ogóle my mamy sporo klientów, którzy na co dzień pracują w Anglii, w Irlandii, w Niemczech i realizujemy im budowy. I być może część z nich faktycznie takim kredytem będzie zainteresowana, więc jak to jest z Polakami, obywatelami polskimi, pracującymi za granicą na jakąś umowę o pracę lub odpowiednik tej umowy? Czy takie osoby mogą brać kredyt hipoteczny w Polsce? Więc tak, podstawowym takim wyznacznikiem jest waluta dochodów, w której zarabiamy. Dlatego, że w tej chwili mamy w Polsce sytuację, w której banki udzielają kredytów tylko i wyłącznie w walucie, w której uzyskujemy dochód, bądź w której mamy przeważającą liczbę aktywów. W związku z tym, jeżeli zarabiamy w euro, to otrzymamy kredyt tylko i wyłącznie w euro. Banki też się wycofują i z funtów brytyjskich, i innych walut, i z franków szwajcarskich, więc tak naprawdę no, najczęściej spotykamy się w tej chwili z euro. Natomiast to też powoduje, że jeżeli mamy kredyt w walucie, to mamy zupełnie inne, że tak powiem, obostrzenia. Czyli ten kredyt będzie udzielony na innych warunkach. Po pierwsze, on będzie kredytem walutowym. Po drugie, musimy wnieść wtedy większy wkład własny. Inaczej będzie liczona nasza zdolność kredytowa i będziemy mieli do dyspozycji krótszy okres kredytowania. Dlatego czasami jest tak, że jeżeli mamy na przykład pary, które mają mieszane dochody, czyli jeden ze współkredytobiorców ma kredyt w walucie, a drugi na przykład w złotówkach, to staramy się zrobić wszystko, żeby ten kredyt mimo wszystko był w złotówkach. Więc jakby podsumowując, kredyt w Polsce możemy wziąć tylko i wyłącznie w walucie, w której uzyskujemy dochód i jest to obwarowane większym wkładem własnym i krótszym okresem kredytowania. No i tak jak mówię, ta zdolność kredytowa jest inaczej liczona, dlatego że wtedy przeliczamy walutę po kursie, ale też banki zaszywają w kalkulatorach pewien margines takiego buforu bezpieczeństwa związanego z ryzykiem walutowym. Okej, okay. Tutaj widzę, że pojawiają się w komentarzach kolejne pytania i zadamy te pytania, ale ja jeszcze mam takie pytanie tutaj ze swojej listy. Ile czasu, tak mniej więcej oczywiście, bo wiadomo, że są przypadki, gdzie będzie to szybciej, a są przypadki, gdzie będzie to dłużej, ale tak średnio, ile czasu zajmuje już procedowanie tego kredytu, jak już klient ma to pozwolenie na budowę, tudzież zaświadczenie o braku sprzeciwu w przypadku zgłoszenia, to ile czasu trzeba zakładać w kalendarzu od momentu, kiedy dzwonię do ciebie, Diana, i mówię: cześć, pan Jan Nowak ma już pozwolenie, ten kredyt, możesz działać. To ile czasu od takiego telefonu do wypłaty pieniędzy na jego konto mniej więcej średnio upływa czasu? Więc tak, są banki, które procesują bardzo szybko wnioski kredytowe, jeżeli mamy komplet dokumentów, dlatego kluczowy jest ten punkt pierwszy, czyli to pierwsze spotkanie, żebyśmy byli dobrze przygotowani. I tutaj jesteśmy w stanie taką transakcję powiedzmy w 2 tygodnie sfinalizować. Natomiast jeżeli mówimy o takich ofertach, gdzie mamy w danej chwili bardzo dobre warunki, na przykład cenowe, no to te czasy procesowe są dłuższe. Uważam też, że warto się zawsze zabezpieczyć i złożyć wniosek do dwóch, trzech banków jednocześnie. Po pierwsze, żeby mieć ten bufor i właśnie takie bezpieczeństwo czasowe, bo banki proszą o różne dokumenty
i nie wiemy, jak ten proces się potoczy, więc zawsze warto się, że tak powiem, zabezpieczyć. Więc ja zawsze zalecam klientom zostawić sobie taki bufor 2,5 miesiąca. Oczywiście jest szansa, że ten kredyt zrobimy szybciej, ale lepiej mieć zapas tego czasu, żeby móc sobie później przeanalizować decyzje kredytowe, żeby móc na spokojnie zapoznać się z umową kredytową, żeby się nie stresować w momencie, kiedy bank nas poprosi o dodatkowy dokument, a czasem po prostu tak się zdarza. Chociaż mówię, staramy się te wnioski kompletować najlepiej jak potrafimy, ale zawsze analityk może poprosić o jakieś wyjaśnienia. Więc takie 2,5 miesiąca to już uważam bezpieczny czas, kiedy jesteśmy w stanie tą transakcję przeprowadzić. Jeżeli nie mamy czasu i bardziej nam zależy na czasie niż w warunkach cenowych, bo wiemy, że na przykład ten kredyt sobie zrefinansujemy za jakiś czas albo szybciej go i tak planujemy spłacić, więc dzisiaj dla nas jest najważniejszy czas, to są banki, które nam to zrobią powiedzmy nawet w 2 tygodnie, pod warunkiem, że mamy już zrobioną wycenę wcześniej, czyli operat szacunkowy, ale to jest jakby już odrębny temat. Czyli na bezpiecznie licząc, nawet z jakimś poślizgiem i zapasem, 3 miesiące. Trzy miesiące od uzyskania zgód i pozwoleń na budowę do wypłaty środków właśnie. A jak bank wypłaca te środki? One idą na konto klienta, czy one idą bezpośrednio na konto wykonawcy? Więc w większości przypadków środki idą na konto klienta. Czyli bank wypłaca środki kredytobiorcy, a to kredytobiorca rozlicza się ze swoimi wykonawcami, tak? Czy to z wami, czy z jakąkolwiek inną firmą, to klient się rozlicza. Jest właśnie BOŚ Bank, który ma taki produkt właśnie na budowę domów z prefabrykatów, takie szybkie budowy, który ma taki proces, że właśnie wypłaca wtedy środki na konto już wykonawcy na podstawie umowy, która jest wtedy załącznikiem do takiego wniosku. Natomiast zdecydowana większość banków wypłaca środki bezpośrednio do naszego kredytobiorcy w odróżnieniu, bo to jest może istotne, do kredytu na zakup mieszkania na rynku wtórnym czy pierwotnym, bo tam mamy rzeczywiście sytuację, że środki są wypłacane zawsze bezpośrednio do sprzedającego. Tutaj w przypadku budowy do kredytobiorcy. Okej, no to widzisz, bardzo ciekawa różnica. Wiktoria pyta, czy umowa o dzieło lub zlecenie u jednego pracodawcy przez długi czas, na przykład pół roku czy rok, liczy się do kredytu, do zdolności kredytowej. Tak, w ogóle od jakiegoś już od wielu lat dużo klientów się do mnie zwraca, którzy mają dochody z umów, zlecenie i dzieło i tak nieskromnie powiem, że trochę się w tym wyspecjalizowałam. Nawet jeżeli ta umowa jest nie tylko u jednego pracodawcy, ale tych pracodawców mamy wielu albo różnych, bo taka jest specyfika naszej pracy bądź branży, to jakby podstawą wtedy jest udokumentowanie, że ten dochód jest stały i ciągły, więc musi on trwać właśnie minimum 6 miesięcy i być po prostu dochodem cyklicznym, czyli co miesiąc niektóre banki mają opcję, że może być przerwa w tym dochodzie powiedzmy nie dłuższa niż 60 dni, ale musimy udokumentować, że jest taka ciągłość. Są banki, które bardziej lubią umowy zlecenie czy dzieło oraz takie, które no jakby traktują to tylko jako dochód dodatkowy, natomiast właśnie dzięki temu, że mamy dostęp do wielu banków w swojej ofercie, to jesteśmy tak w stanie skroić tą transakcję, żeby znaleźć bank, który zaakceptuje dochód i z umowy o zlecenie, i z umowy o dzieło. Tutaj tylko jeszcze zwrócę uwagę, że są banki, które na przykład przyjmują 100% tego, co wpływa na konto, natomiast niektóre, i na to też warto zwracać uwagę, jak liczymy zdolność kredytową, przyjmują tylko jakąś część dochodu w przypadku umów zlecenie bądź dzieło, bo pamiętajmy, że w przypadku umów o dzieło dochód, od którego odprowadzamy podatek, jest o 50% niższy niż ten dochód brutto, bo po prostu ustawodawca przewiduje możliwość naliczenia 50% kosztów, więc inna kwota nam wpływa na konto, a inna od innej kwoty płacimy podatek. Natomiast tak jak powiedziałam, są banki, które wezmą pod uwagę 100% tej kwoty, która wpływa nam na konto. Okej.
Tutaj Hanach zadaje takie pytanie: jeżeli nie mam dochodów honorowanych przez bank, czy mogę skorzystać z rad notarialnych? To raczej jest pytanie tutaj bezpośrednio na linii klient-wykonawca. Rozumiem, że chodzi o takie raty notarialne, gdzie po prostu osoba z jakimiś dochodami niehonorowanymi przez bank chce się po prostu dogadać bezpośrednio z wykonawcą i w ratach mu spłacać ten dom, czy płatność za tą usługę. Zostawiam to jakby na boku, na marginesie to pytanie, bo ono bardziej dotyczy tutaj nie kwestii kredytowych, współpracy z Dajaną, tylko bardziej już współpracy bezpośrednio ze mną i zapraszam do kontaktu indywidualnego. Każdy temat traktujemy po prostu indywidualnie. Natomiast tutaj w komentarzach padło kolejne ciekawe pytanie. Marta pyta, czy bank udzieli kredytu jednocześnie na zakup działki i budowę domu? Generalnie tak, jest bank, który robi taką transakcję, natomiast w momencie, w którym składamy wniosek o zakup działki i budowę domu, to musimy przedłożyć już dokumenty, które będą stanowiły później jakby przedmiot tej budowy, czyli musimy mieć już tak naprawdę zrobiony projekt budowlany. Więc w większości wypadków, myślę, że 99% przypadków, robimy to tak, że najpierw wnioskujemy o kredyt na zakup działki, a potem dopiero wnioskujemy o środki na po prostu budowę domu. Dlatego, że jakby w momencie, w którym kupujemy działkę, już byśmy musieli mieć projekt budowy, który będziemy chcieli realizować, oraz resztę dokumentów, czyli kosztorysy zrobione, właśnie projekt budowlany, i później warunkiem uruchomienia transzy na budowę domu jest przedstawienie prawomocnego pozwolenia na budowę. A rzadko się zdarza tak, żeby jakby jeszcze nie jesteśmy właścicielami działki, a już mamy jakby projekt na tą działkę. Zresztą tutaj myślę, że Jarek by lepiej się wypowiedział w tym temacie. Samo przygotowanie projektu i jakby ten proces związany z budową domu też trwa jakiś czas, więc korzystniej moim zdaniem jest wnioskować o te produkty dwuetapowo. Okej, ale to są wtedy dwa jakby oddzielne kredyty, czyli jest jeden kredyt hipoteczny na zakup działki i po, nie wiem, po pół roku, czy tam po roku, czy po kilku miesiącach jest drugi kredyt na dom i mamy dwie raty, jedną za działkę, a drugą za dom, czy to jest Nie. jakoś łączone w jeden produkt? Nie, zazwyczaj robi się tak, że jeżeli wnioskujemy już potem o kredyt na budowę domu, to robimy tak naprawdę wniosek na dwa cele produktowe. Czyli jeden cel to będzie spłata kredytu na zakup działki, a drugim celem będzie budowa domu. I wtedy łączymy po prostu te dwa cele w jeden kredyt. Dzięki temu możemy też na przykład dzisiaj wnioskujemy o kredyt na działkę i powiedzmy dzisiaj mamy oprocentowanie stałe kredytów 7,08, prawda? A za rok będziemy wnioskować o kredyt na budowę domu. I oprocentowania kredytów, nie wiem, ja sobie strzelam teraz, będą wynosiły 6%, prawda? Więc wtedy wnioskujemy, dzisiaj mamy kredyt, powiedzmy, nie wiem, w Santander Banku, a za rok będziemy chcieli wnioskować do banku ING. Więc wtedy ING przechwytuje nasz kredyt, który mamy w Santanderze, za pomocą którego kupiliśmy naszą działkę, i daje nam dodatkowe środki na budowę domu. Okej. To Ciekawe, jak tylko jesteśmy. jeszcze dodam, jak robimy to w ramach jednego banku, to czasem robimy to tak, że po prostu, na przykład, nie wiem, mamy kredyt z PKO BP na działkę i później wnioskujemy o kredyt w PKO BP na budowę domu, i wtedy po prostu mamy dwa kredyty w jednym banku, bo wtedy, no jakby to nie jest problem dla jednego banku zabezpieczyć się po sobie w dziale czwartym księgi wieczystej. Natomiast najczęściej jednak przenosi się ten kredyt do innego banku. Okej. Zanim przejdziemy do dwóch takich, moim zdaniem, najciekawszych pytań, czyli do takich przykładowych symulacji, ile by wynosiła rata kredytu i tam jakieś parametry sobie przyjmiemy oraz co z tym rządowym programem, czy on będzie, czy on nie będzie, to mam ostatnie pytanie z serii takich, no trzeba je zadać i trzeba to wiedzieć, ale to nigdy nie jest nic jakiegoś mega interesującego, ale trzeba to pytanie zadać. Jakie dokumenty, takie najważniejsze checkpointy, trzeba przedstawić do kredytu w przypadku umowy o pracę, bo to jest jakby jedna z najpopularniejsza forma, oraz
w przypadku, kiedy ktoś prowadzi firmę, na przykład jednoosobową działalność, jakie takie najważniejsze dokumenty i jakie największe różnice są w przypadku tych dwóch form zarobkowania? Dobra, więc tak, jeżeli mówimy o dochodach z umowy o pracę, to najczęściej jest to zaświadczenie o dochodach. Jest to dokument, który wypełnia nam pracodawca. Każdy bank ma swoje indywidualne zaświadczenie o dochodach, więc jeżeli wnioskujemy do trzech banków jednocześnie, to mamy trzy oddzielne druki, tak? Każdy bank ma swój. Do tego dołączamy, i to jest bardzo ważne, potwierdzenia wpływów wynagrodzenia na konto. I teraz, jeżeli jesteśmy na pograniczu zdolności kredytowej, to jest to ważne, bo czasem jakby kwota wynikająca z zaświadczenia jest wyższa niż to, co wpływa na konto, bo czasem na przykład mamy obcięty jakiś multisport, dodatkowe ubezpieczenia bądź inne tego typu rzeczy. A bank weźmie tą z kwot, która jest niższa, czyli jeżeli mamy wpływ niższy niż to, co mamy na zaświadczeniu, to ta niższa kwota będzie wzięta pod uwagę do zbadania zdolności kredytowej. I teraz, jeżeli mówimy o dochodzie z umowy o pracę, tutaj bierzemy pod uwagę średnią za ostatnie 3, 6 bądź 12 miesięcy, w zależności od banku. Banki różnie jakby to traktują. Natomiast jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to tutaj minimalny okres, no i przy umowie o pracę możemy mieć dochód, który trwa minimum 3 miesiące, chociaż lepiej jest, jeżeli trwa 6, ale jeżeli mamy ciągłość, no to powiedzmy, dobra, niech już sobie trwa 3 miesiące. Natomiast jeżeli mówię, wyjątki są w przypadku umowy na czas nieokreślony, na czas określony, ale to może na następne spotkanie, albo jak ktoś jest ciekawy, to po prostu zapraszam na konsultację. Natomiast jeżeli mówimy o działalności gospodarczej, to tutaj minimalny czas prowadzenia tej działalności to jest 12 miesięcy, jeżeli mówimy o działalności takiej tradycyjnej, czyli jakby prowadzimy firmę w pełnym tego słowa znaczeniu. Inaczej jest, jeżeli mamy tak zwane zatrudnienie B2B, bo tutaj, jeżeli pracowaliśmy na umowę o pracę, a teraz przeszliśmy na B2B, to tutaj te obostrzenia są inne i nawet już po 3 czy 6 miesiącach możemy złożyć wniosek kredytowy i ten dochód jest traktowany bliżej umowy o pracę. Natomiast jeżeli mamy taką tradycyjną działalność, to minimum 12 miesięcy, chociaż większa część banków wymaga, żeby przynajmniej jeden PIT był już rozliczony z Urzędem Skarbowym, czyli jeżeli zaczęliśmy prowadzić działalność gospodarczą w marcu 2023, to dla większości banków będziemy mogli złożyć wniosek dopiero, jak będziemy mieli rozliczony rok 2023. Czwarty. Banki idą coraz bardziej w kierunku, że działalność musi być minimum 2 lata prowadzona, jeżeli mówimy o takiej działalności stricte, no takiej zwykłej działalności gospodarczej. Tak naprawdę na dzisiaj 12 miesięcy, no to bierze pod uwagę Millennium, bierze pod uwagę PKO BP i PKO SA, chociaż PKO SA to też tam nie jest tak do końca, mBank, ale mBank też już właśnie wymaga, żeby ten PIT przynajmniej jeden za pełen rok był rozliczony. Tam jest jeden wyjątek, ale już nie będę wchodzić w szczegóły, więc tutaj ten okres, za który musimy wykazać się dochodem, jest po prostu dłuższy. Dodatkowo ja zawsze proszę klienta o przedłożenie dokumentów działalności gospodarczej, a nie opieram się nigdy na tym, a księgowa powiedziała, że zarabiam tyle i tyle, albo wystawiam fakturę na taką i taką kwotę, dlatego że ten dochód, który jest przyjmowany przez banki, on jest trochę innym dochodem niż ten, który wychodzi trochę księgowo. Dlatego że jeżeli mamy banki, które przyjmują nam średnią trochę ważoną, czyli biorą średnią za ostatnie 12 miesięcy, ale jeżeli poprzedni rok był gorszy, to potrafią ten dochód zredukować, to mówię, ja zawsze proszę o dokumenty i zawsze wprowadzam sobie te dane do kalkulatora, żeby stwierdzić w dany bank na podstawie konkretnych kwot, jaką wartość dochodów przyjmuje. Więc w przypadku dochodu z działalności to będą, w zależności od tego, jaka jest forma opodatkowania, bo to może być ryczałt, to może być książka przychodów i rozchodów karty podatkowej, no teraz już raczej z tym nie spotykamy, to będzie to PIT za ostatni rok, najlepiej za 2 ostatnie lata. W przypadku książki przychodów i rozchodów, podsumowanie książki przychodów i rozchodów za okres bieżący oraz te, które były potwierdzone PIT-ami. I analogicznie dla ryczałtu to też będzie PIT za ostatni rok, najlepiej 2 lata i podsumowanie ryczałtu za
okres bieżący i te rozliczone PIT-ami. W przypadku jeszcze działalności gospodarczej, gdzie jest książka przychodów i rozchodów, proszę też klientów często o szczegółową książkę za ostatni rozliczony miesiąc, żeby zobaczyć, jak ta struktura dochodów rzeczywiście wygląda, co w tych kosztach się znajduje, ale też proszę o tabelę amortyzacji i ewidencję środków trwałych, dlatego że ta amortyzacja czasami podwyższa nam ten dochód, więc niejednokrotnie nam uratowała zdolność kredytową. A czy to prawda jest, bo kiedyś słyszałem coś takiego, że w przypadku właśnie jednoosobowej działalności, to mi jakiś znajomy opowiadał, więc nie wiem, czy to nie jest jakaś legenda z mchu i paproci, ale jakby powiedział, że słyszał o takiej sytuacji, że ktoś prowadząc jednoosobową działalność, 11 z 12 miesięcy miał bardzo dochodowe, tam były dochody rzędu 20-30 tysięcy już po kosztach, po prostu na rękę, ale jeden miesiąc miał na minusie i podobno bank odrzucił jego wniosek o kredyt hipoteczny z jakąś tam ratą 2000, więc jakby w stosunku do jego zarobków ta rata no, nie była duża, ale bank odrzucił, ponieważ ten jeden miesiąc miał na minusie. Oczywiście. Czy to prawda? Czy jest właśnie to, bank jest bierze to średnio? Jest to możliwe, dlatego że są banki, więc to zależy do takiego, jaki to był bank, ale są banki, które odrzucą nam wniosek, jeżeli przynajmniej jeden miesiąc z ostatnich 12 był na stracie. Bo taką ma ich polityka. Rozumiem. Więc dlatego też warto wcześniej się do tego kredytu przygotować, bo klienci ode mnie też dostają informacje o tym, na co uważać, czego pilnować, właśnie czego nie odpuszczać, więc dostają jakąś taką właśnie listę po prostu zaleceń, bo zobacz, tutaj klient mógł 12 miesięcy prowadzić działalność, mogło wszystko być super, a jego po prostu nie wiedza, bo on nie wiedział, bo przecież wiedzieć nie musiał, a ktoś go mógł, nie wiem, nie poinformować, spowodowało, że nie dostał kredytu. No tak, no, z punktu widzenia takiej logiki wydawałoby się, że jakby wiadomym jest, że biznes raz idzie lepiej, raz gorzej, ale jednak duże dochody, tylko jeden miesiąc gorszy i już jakby całkowicie jakby odrzucona ta jego prośba. Miałem kolejne pytanie w głowie, ale gdzieś mi ono uciekło, więc w międzyczasie zadam pytanie. Mamy dużo sytuacji, w których banki postępują albo pytają o rzeczy w ogóle niezgodne z logiką, więc to mnie nie dziwi. No, ja wychodzę z założenia, wiesz, że w tych bankach siedzą łebscy ludzie i oni zjedli zęby na tych tematach. Ich zadaniem generalnie jest to, żeby udzielenie tej pożyczki było z jednej strony jak najbardziej dochodowe dla tej korporacji, dla tego banku, ale z drugiej strony jak najmniej ryzykowne. No i, no i tak to po prostu funkcjonuje. Pani Hanna zadała pytanie konkretnie o jej sytuację i tutaj przytoczę. Pani Hanna, cytuję, mam zasiłek opiekuńczy na niepełnosprawnego syna, alimenty na niego, a on sam ma rentę socjalną. Jest jeszcze mama, rozumiem, że jest pani Hanna, jej mama i syn. Jest jeszcze mama 76 lat z emeryturą. Czy w takiej sytuacji jest w ogóle szansa dla takich osób na uzyskanie kredytu? Okej, okay, więc tłumaczę. Alimenty nie są dochodem. Zasiłek opiekuńczy czy pielęgnacyjny też nie jest dochodem. Alimenty możemy przyjąć przy liczeniu zdolności kredytowej, ale one raczej po prostu obniżają nam koszty utrzymania dziecka. Natomiast jeżeli chodzi o emeryturę, to emerytura sama w sobie jak najbardziej może być jakby wykazana jako źródło spłaty kredytu i przyjęta do zdolności kredytowej. Natomiast tutaj wiek mamy jakby ogranicza nas w możliwościach w taki sposób, że maksymalny okres kredytowania, na który banki udzielają kredytu, to jest do 75, jeden bank do 80 roku życia udziela takiego finansowania. Okay. Więc okay, czyli w skrócie w zasadzie w takiej sytuacji życiowej, no mówiąc po prostu prawdę, bardzo, bardzo ciężka sprawa w zasadzie ocierająca się o
No po prostu bardzo mała szansa na kredyt w takiej sytuacji. Mam tutaj kolejne pytanie od pani Marty. Czy biorąc kredyt na dom, po zakupie działki również na kredyt, wciąż jest potrzebny drugi wkład własny? Więc tak, jak liczymy wkład własny, to jest w ogóle, to nie jest taka prosta sprawa. Dlatego, że bierzemy pod uwagę jakby całość transakcji. Czyli przypuśćmy, że kupiliśmy, żeby było prościej, no będę mówić na równych liczbach. Czyli przypuśćmy, kupowaliśmy działkę za 100 tysięcy złotych i włożyliśmy w to minimalny wkład własny 10%, czyli 10 tysięcy. Nie? Potem stwierdziliśmy, że będziemy na tej działce budować dom i koszt budowy tego domu wynosi 300 tysięcy złotych. Więc nasza transakcja to jest działka 100 tysięcy oraz budowa domu 300, czyli razem 400 tysięcy. I od tej wartości liczymy minimalny wkład własny. Jeżeli mówimy o 10% wkładzie własnym, no to będzie to oczywiście 40 tysięcy, z czego mamy już wniesiony 10 tysięcy wkładu własnego w działkę, więc mimo wszystko bank będzie jeszcze od nas wymagał 30 tysięcy wkładu własnego w budowę domu. Czyli będziemy musieli wykazać, że wykonaliśmy pracę bądź kupiliśmy materiały za te 30 tysięcy. Jest jeszcze trochę inna sytuacja, kiedy bierzemy pod uwagę do wyliczenia wkładu własnego aktualną wartość działki i odejmujemy od tego kredyt hipoteczny, ale do tego już nam zazwyczaj służy operat szacunkowy. Bo jeżeli z operatu szacunkowego będzie wynikało, że nasza działka jest warta nie 100 tysięcy, tylko 120 tysięcy, no to już jakby ta nadwyżka również będzie się nam wliczała do wkładu własnego. Okej. No dobrze, to przejdźmy może do tych dwóch takich perełek, jeżeli chodzi o pytania. Zacznę od tego programu rządowego, bo cały czas są różne informacje na ten temat, przebijają się w mediach. Jak to wygląda u ciebie, powiedzmy, no jak nie z pierwszej, to z drugiej ręki, bo jesteście najbliżej tego sektora i dostajecie też pierwsze informacje z banku o tym, co się, z banków o tym, co się dzieje, to jak z tym programem rządowym? Będzie ten kredyt 0%, czy go nie będzie? Generalnie nikt nie wie, czy ten program będzie, czy nie będzie. Natomiast moja logika podpowiada mi, że prace nad tym programem, po pierwsze, są bardzo daleko za... bardzo daleko zaawansowane. Mało tego, są banki, które już zaczynają robić szkolenia swoim pracownikom z zasad funkcjonowania tego programu. Prace nad tym programem już nie tylko jakby działają, są jakby prowadzone w ramach ministerstwa, ale również już na etapie rządowym. Więc w mojej ocenie ten program wejdzie, natomiast jest duże prawdopodobieństwo, że nie wejdzie on na takich zasadach, na jakich pierwotnie przynajmniej było zakładane, że wejdzie. Czyli mogą zostać wprowadzone jakieś limity cenowe za metr kwadratowy, mogą być większe obostrzenia co do dochodów, więc jeżeli są osoby, które wstrzymują się z decyzją co do zaciągnięcia kredytu albo rozpoczęcia procesów budowlanych, bo czekają na ten program, to ja rekomendowałabym w ogóle zapoznać się z wyjściowymi zasadami funkcjonowania tego programu, bo już jakby na tym etapie, kiedy mieliśmy te wyjściowe założenia, które były dość optymistyczne, to już na tym etapie wiedzieliśmy, że jest grono ludzi, które nie skorzysta z tego programu, bo na przykład będzie brało większą kwotę kredytu niż ta dopłata, bo na przykład przekraczają limit dochodowy i to zmniejsza ich dopłaty, więc jest duża część osób, która jakby uważam, że nie warto, żeby czekała w ogóle na ten program, bo z niego nie skorzysta albo skorzysta w tak małym stopniu, a będzie miała mimo wszystko jakieś obostrzenia związane z tego programem, że to się okazuje zupełnie po prostu nieopłacalne. Więc moim zdaniem program, moim zdaniem oczywiście, wejdzie w jakiejś tam formie, nie wiemy jeszcze jakiej. Natomiast tak jak mówię, single, rodziny, które nie posiadają dzieci, osoby, które przekraczają dochody, uważam, że jakby dla nich bez sensu jest czekać po prostu na ten program, bo ta dopłata będzie no niewielka.
Wiesz, co ja sobie myślę, tak patrząc po tym budżecie, który tam obecnie rządzący przyjęli na przyszły rok i tej gigantycznej po prostu dziurze budżetowej, która tam jest zaplanowana, największa w ogóle dziura budżetowa w historii chyba pomiarów w ogóle. Nie wiem, czy za Gierka były takie dziury budżetowe, ale no po prostu jest Ale no zobacz, ile gigantyczna. Gierek mieszkań wybudował. No, ten coś wybudował, a tym obecnym no, średnio to idzie. No zobaczymy, może właśnie w ramach tych programów coś się w tym zakresie ruszy, ale tak sobie myślę, że jakiś program wejdzie, ale oni go zrobią w tak okrojonym stopniu, żeby to było na zasadzie takiej, no dotrzymaliśmy słowa, przecież program wszedł, no ale to, że skorzystało z niego 14 osób, to już jest inna historia. No, jakby myślę, że to może pójść w takim kierunku, czyli po prostu no całkowicie to upolitycznią. Hanna pyta tutaj, jeszcze jedno ma fajne pytanie, właśnie dotyczącą tego programu 0%, tego kredytu. Czy tam zdolność będzie liczona tak jak do tej pory, czy będzie jakoś inaczej właśnie tam podejście do badania zdolności? Będzie łatwiej czy trudniej? Więc tak, jak będzie na pewno, to ciężko powiedzieć, no bo ja dopóki nie ma jakby ustawy, która weszła, no to ciężko jest w ogóle cokolwiek konkretnego po prostu powiedzieć. Natomiast w przypadku na przykład bezpiecznego kredytu 2% było tak, że brana pod uwagę do wyliczenia zdolności była brana pod uwagę rata po dopłatach, czyli ta niższa, co powodowało, że zdolność kredytowa była wyższa. Tutaj ten program ma trochę, znaczy trochę, ma dużo innych mechanizmów tych dopłat, więc na przykład dla niektórych patrząc na ten projekt, który wisi do tej pory gdzieś tam na stronach internetowych, to na przykład dla niektórych osób wysokość raty nie była jakoś diametralnie różna. Natomiast przez to, że system spłaty do tej pory był wymyślony tak, że przez pierwsze 10 lat kredyt będzie spłacany ze stałą częścią kapitałową, to po prostu przez te 10 lat byłby w stanie spłacić tego kredytu więcej niż spłacając w ratach równych. Więc natomiast raty były przy różnych kalkulacjach, no nie były tak diametralne jak przy bezpiecznym kredycie 2%. Więc nie wiadomo, jak będzie. Wcześniej było tak, że rzeczywiście te raty były brane pod uwagę po dopłacie, czyli w tej niższej wysokości. Natomiast jeszcze jedną rzecz powiem, bo mało osób wie o tym, że jest jeden program rządowy i to jest rodzinny kredyt mieszkaniowy, dzięki któremu osoby, które nie posiadają wkładu własnego, mogą kupić nieruchomość. Tam są oczywiście pewnego rodzaju obostrzenia, które wynikają z maksymalnej ceny metra kwadratowego nabywanej nieruchomości. Jest to uzależnione od tego, w jakim miejscu tą nieruchomość się kupuje i czy jest to rynek wtórny, czy pierwotny. Jest to moim zdaniem dość ciekawy program, tym bardziej, że limity tych metraży zostały gdzieś tam podwyższone i wiem, że tak jak wcześniej ten program był dość martwy, tak teraz coraz więcej osób z niego korzysta. Natomiast on w ogóle jest nienagłaśniany i bardzo mało się o nim mówi w przestrzeni publicznej. Dajana, to co, policzymy teraz przykładowe raty, jakie by Policzymy. były. Ja sobie nawet A przygotowałam. to super. A ja bym chciał powiedzieć tutaj oglądającym naszym, że jeżeli chcecie, żebyśmy policzyli Wam przykładową ratę, to jest oczywiście w formie bardzo takiej, nazwijmy to, Bardzo symulacyjnej, żebyście to. symulacyjne. Tak, żebyście nie brali to za pewnik, ale daje to jakiś obraz rzędu po prostu wartości tych rat. To słuchajcie, powiedzcie nam, napiszcie tutaj w komentarzu, na ile lat byście chcieli taki kredyt, na jaką kwotę. Jakieś jeszcze dane, Dajana, są potrzebne do takiej symulacji? Jaka Jaka jest kwota, ile wartość lat? nieruchomości? Nie będziemy liczyć zdolności kredytowej, więc tak naprawdę dla mnie istotne jest, jaka jest kwota kredytu, jaka jest wartość nieruchomości, która będzie stanowiła zabezpieczenie, żeby określić wkład własny, dlatego że ma to wpływ na cenę kredytu. Okej, przyjmijmy może pierwszy wariant, 38-latek, kredyt na maksymalnie, no to dajmy 30 lat i zróbmy kwotę 300 tysięcy. Dobra. To teraz słuchajcie, bo bardzo dużo osób właśnie wnioskuje o kredyt na 30 lat.
A większość moich klientów wnioskuje o kredyty no, maksymalnie na 25. I już Wam tłumaczę dlaczego. Dlatego, że zobaczcie, jeżeli weźmiemy kredyt na 300 tysięcy na 30 lat, rata naszego kredytu będzie wynosiła 1955 zł. Natomiast jeżeli weźmiemy ten sam kredyt na 25 lat, to rata naszego kredytu będzie wynosiła 2082 zł. Natomiast różnica w kosztach pomiędzy jednym a drugim wyliczeniem wynosi około 100 tysięcy złotych. Czyli skrócenie okresu kredytowania tylko o 5 lat, no i zwiększenie raty sobie policzmy o 127 zł, powoduje, że około 100 tysięcy oszczędzamy na koszcie kredytowym. Nie, no to Dlatego miazga, to jest miazga. A no jednak jakby stereotyp jest taki, że klienci wnioskują na 30 lat, a skrócenie okresu kredytowania tylko o 5 lat jest najprostszą, jedną z prostszych i tańszych i szybkich sposobów na obniżenie kosztu kredytowego. Okej, okay. No dobra, pani Pepus A jeszcze pyta. tylko powiem, że robiłam to wyliczenie przy oprocentowaniu stałym 6,8. Okej, okay. Pani Pepus, 300 tysięcy na 15 lat. Dobrze, to chwilę muszę tu przeklikać. 300 tysięcy na 15 lat. Też będę zakładała, że jest ten wkład własny minimum 20%, żebyśmy wpadli w lepszą ofertę cenową. Tak jak mówię, nie wyliczam zdolności kredytowej i 15 lat, czyli 180 miesięcy. Pamiętajcie, że jeżeli wnioskujecie o kredyt na budowę domu, to wchodzi Wam jeszcze do okresu kredytowania okres karencji w spłacie kapitału. Dlatego, że jeżeli kredyt jest wypłacany w transzach, to wtedy płacimy tylko odsetki od uruchomionych transz. Dopiero w momencie, w którym wypłacony jest cały kredyt, to wtedy zaczynacie płacić pełną ratę kapitałowo-odsetkową. W większości banków mamy także, jeżeli tak jak na tym przykładzie, bierzemy kredyt na 180 miesięcy, ale planujemy dom budować 12, to okres faktycznej spłaty tego kredytu będzie wynosił lat 14. ING na przykład wydłuża ten okres o ten czas karencji, czyli tutaj byśmy mieli okres spłaty 16 lat, z czego przez 12 miesięcy byśmy płacili tylko odsetki od uruchomionej kwoty. 300 tysięcy na 15, tak? Tak. Liczę to w systemie rat równych, nie rat malejących. Raty równe od rat malejących różnią się tym, że w przypadku rat malejących mamy stałą część kapitałową, a malejące odsetki. Natomiast w przypadku rat równych ta proporcja kapitału do odsetek zmienia się w środku raty i gdyby było oprocentowanie stałe przez cały okres spłaty, to byśmy tego nie zauważyli. Że zmienia nam się rata. W przypadku rat malejących to one po prostu co miesiąc są niższe. 2646 zł i 42 grosze. Okej, okay. A pani Marta pyta, 400 tysięcy na 20 lat. 400 400 na 20 lat. Sekundę. Muszę tutaj większy dochód wpisać, bo mi zdolność nie wychodzi. Pani Marto, podwyżka. Nie, bo Poszła ja sobie jakiś podwyżka. tam założyłam tylko dochód, żeby mi poprzednia kwota Warto wyszła. wchodzić na live'y, od razu są podwyżki. Większe niż inflacja. A jak? Daj tam jeszcze trochę, daj jeszcze trochę, co nam? 400 tysięcy, 20 lat, oprocentowanie stałe 6,80, rata 3053 zł. No, Pamiętajcie to już też, sporo. że ja Wam podaję sam
samą ratę kredytową. Ale pamiętajcie, że rata kredytowa to nie wszystko, ponieważ banki, oprócz tego, że płacicie ratę, to oferty są w taki sposób skonstruowane, że oprócz raty zazwyczaj macie na przykład doliczane ubezpieczenie na życie przez okres pierwszych 3 bądź 5 lat. Niektóre banki przez cały okres trwania kredytu, ale też mówię, indywidualna jakaś konsultacja by się przydała. Oprócz tego dochodzi nam ubezpieczenie nieruchomości, które w zależności od tego, jaki wariant wybierzemy, to płacimy za nie co miesiąc albo raz do roku. Więc ja wam mówię o tym, jaka jest wysokość raty, natomiast koszty faktyczne obsługi tego kredytu mogą być inne. Okay. Pan Adam pyta, 500 tysięcy na 20 lat. Jaka byłaby mniej więcej rata? Tysięcy na 20 lat. Znowu muszę zrobić podwyżkę. No, to już No teraz jest załatwione, konkretną. Adam. Już teraz Załatwione. robię konkretną, żeby I zrób się nie konkretne, blokowało. bo następne pytanie Wiktoria zadaje 700 tysięcy na 25 lat. Dobra, To już to już. Adamowi i Wiktorii podnieść tak kasę, żeby na pewno starczyło. Dalej. Najpierw było 500, tak? 500 na 20. 500 na 20, oprocentowanie stałe 6,80, rata 3816 zł i Czyli z tymi 70 groszy. dodatkami pewnie coś koło czwórki. A 700 tysięcy na 25 lat? Już. Pięć tysięcy 343 zł i 38 groszy. Natomiast tutaj jeszcze jedną taką uwagę dodam. Ja, jak widzicie, lubię wrzucać różne dygresje. Liczymy dzisiaj zdolność i wysokość tych rat przy wysokich stopach procentowych. Więc warto o tym pamiętać, że dzisiaj jakby Jest jesteśmy w drogo. momencie, kiedy mamy i tak, i nie. Ale to też na oddzielną konsultację, bo ja bym mogła tu się rozgadać. Ale jesteśmy na wysokich stopach procentowych, więc dzisiejsza rata, no, jest po prostu wyższa. Natomiast gdy stopy procentowe zaczną spadać, a my, biorąc kredyt przy wysokich stopach procentowych, mamy lepszą marżę niż ci klienci, którzy brali na niskich stopach procentowych, a marże wtedy były wysokie. To potem, jeżeli te stopy procentowe będą spadać, to rata naszego kredytu również będzie spadała, nie? Więc warto o tym Okay. po prostu gdzieś tam pamiętać. Natomiast lepiej jest wziąć przy tych wysokich stopach procentowych i wychodzić od tej wyższej kwoty, no, niż jak bierzemy, prawda, na niskich i później doznajemy szoku takiego jak ostatnio większość kredytobiorców, którzy brali na przykład kredyt w okresie pandemii. Tak, Pani Marto, oczywiście można się umówić do Dajany na konsultację. Proszę zostawić do siebie adres mailowy, wiadomości, direct message po prostu na Instagramie i ja po prostu Panie ze sobą połączę. To może Dajana, zróbmy ostatnią symulację. Sombordom pisze tutaj takie pytanie, czyli w zasadzie w jego pytaniu będą dwie symulacje. Jedna, kredyt na 20 lat na 350 tysięcy z wkładem własnym 10%. Jaka byłaby rata tutaj przy takich parametrach? Czyli 20 lat, 350 tysięcy, wkład własny 10. W ogóle może być 10%? Nie musi być 20? Generalnie zawsze lepiej jest, jeżeli jest 20% wkład własny, bo po pierwsze mamy lepszą ofertę cenową. Po drugie, tak jak przy zakupie mieszkania, ten 10% wkład własny nie jest problematyczny. Tak przy budowach domu jednak ja rekomenduję 20% wkład własny. No dobra, no to zróbmy na razie to 20 lat, 350 tysięcy, 10% wkładu.350, 20 lat, 10% wkładu. I zobaczcie, teraz mamy oprocentowanie już stałe 7,15, nie? Okej, okay, a było 6,8. Tak. Marże mamy na przykład 2,70 po zakończonym okresie i 7,15
oprocentowanie stałe, rata kredytu 2745 zł, a gdybyśmy ten kredyt zrobili z 20% wkładem własnym Tutaj minimum. drugie pytanie jest, jakby kontynuacja tego zdania jest, że 350 tysięcy, 20% wkładu, ale 25 lat.2429. Okej. Diana, to już tak powiedz nam tutaj wszystkim zgromadzonym, w kilku zdaniach dosłownie, dwa, trzy zdania. Dlaczego warto w ogóle iść do ciebie, do niezależnego doradcy kredytowego, robić konsultacje, odpowiednio planować te działania i korzystać po prostu z swoich usług? Dlatego, że oszczędzacie swój czas, pieniądze, nerwy i jesteście prowadzeni za rękę, więc możecie czuć się bezpiecznie przez cały taki proces. Macie osobę, do której możecie zadzwonić, która odpowie wam na wasze pytania, pomoże w razie potrzeby, skieruje was do odpowiednich urzędów. Po prostu jesteście prowadzeni za rękę. Uważam, że kredyt hipoteczny nie jest najprostszym produktem bankowym i dobrze jest mieć kogoś, kto omówi z wami nie tylko samą ofertę i powie wam, jaką ratę będziecie płacić, ale też wytłumaczy wam cały proces kredytowy, wytłumaczy wam, dlaczego jakiś dokument jest potrzebny w banku, wytłumaczy z wami zapisy umowy, które się w niej znajdują, tak żebyście po prostu czuli się bezpiecznie i żebyście na sam koniec tego procesu mieli takie poczucie, że wszystko jest dla was zrozumiałe i wiecie po prostu, jak z tego produktu korzystać. Dlatego, że produkt hipoteczny jest zobowiązaniem długoterminowym, który, jak sami zauważyliście, bierzemy na 20, 30, 15 lat. Jest to produkt, z którym warto pracować, żeby obniżyć koszty jego obsługi, na przykład poprzez refinansowanie go, przenoszenie do innego banku. Więc taki ekspert kredytowy po prostu wam pomoże z tym kredytem pracować, ale też pomoże wam zaoszczędzić po prostu bardzo dużo pieniędzy i moim zdaniem nerwów. Zresztą zapraszam was do przeczytania komentarzy naszych, które zostawiają nam klienci. No, że tam właśnie większość osób mówi, że dziękuję za wyrozumiałość, że dziękuję za poświęcenie tyle czasu, wyjaśnienie tego wszystkiego. Więc jeżeli klienci, którzy korzystają z naszych usług, w tym widzą największą wartość, to ja uważam, że to jest właśnie to clue współpracy z nami. Ja ze swojej strony dodam, że z Dianą pracujemy już jakiś czas i wiele tych kredytów dla naszych klientów Diana po prostu zorganizowała, przeprocedowała. Ma jak do tej pory stuprocentową skuteczność i ja mam taki feedback od naszych klientów a propos Diany, że często dokonuje niemożliwego, że jest z nią naprawdę świetny kontakt. Ja w firmie u nas bardzo na to zwracam uwagę, żebyśmy mieli po prostu dobry kontakt na każdym etapie obsługi naszych klientów i jakby Diana idealnie z Dominikiem się w to wpasowywują. Więc ja Wam bardzo polecam jakby tutaj usługi Diany, niezależnie czy skorzystacie z usługi budowy dla nas domu. Tak, Diana pomoże Wam czy to w kredycie na zakup działki, czy na zakup domu, czy na zakup jakiejkolwiek innej nieruchomości. To wszystko z naszej strony w dniu dzisiejszym. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że byliście, że słuchaliście, byliście aktywni, zadawaliście pytania. No i co? No i słuchajcie, trzymajcie się, wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Ja też dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie, za właśnie tą aktywność, która była świetna. I to prawda, co Jarosław powiedział, jest bardzo wymagające co do kontaktów, znaczy w sensie dyspozycyjności, dotrzymywania terminów i do wszystkiego podchodzi bardzo profesjonalnie, więc jeżeli no, tak samo pracujecie ze swoimi klientami, jak wymagacie od swoich, że tak powiem, powiedzmy, podwykonawców, to wiadomo, że ta robota jest naprawdę dobrze zrobiona. Więc no co, to do zobaczenia.
zobaczenia na następnym jakimś spotkaniu. Może w komentarzach do dzisiejszego live'a byście zostawili pytania albo pomysły na inne tematy związane czy z finansowaniem, właśnie czy z budową, to czy ja, czy Jarek, myślę, że odpowiemy na wasze potrzeby. Tak jest. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Cześć.